Życie przed życiem. Zdumiewające są historie ludzi, którzy przypominają sobie swoje życie w innym świecie przed narodzinami i ludzi, którzy otrzymywali zaskakujące przekazy od swoich nienarodzonych dzieci. Gdzie byłeś ty lub twoja dusza, zanim się urodziłeś? Jeżeli dusza jest nieśmiertelna, to czy miała życie przed twoimi narodzinami? Wiele już napisano oraz zarejestrowano wiele anegdot dotyczących przeżyć z pogranicza śmierci. Near Death Experience, w skrócie NDE. Ludzie, którzy uznani zostali za zmarłych i po chwili odzyskiwali przytomność, czasami opowiadali o doświadczeniu przebywania w innym wymiarze, gdzie często spotykali zmarłych krewnych i świetliste istoty. Rzadsze, lecz nie mniej intrygujące są historie ludzi, którzy przypominają sobie swoje istnienie na krótko przed przyjściem na ten świat. Doświadczenia przed narodzinami. Pre-birth experiences, w skrócie PBE. Te wspomnienia różnią się od wspomnień z poprzedniego życia, będących wspomnieniami z poprzednich ludzkich wcieleń na Ziemi, czasami sprzed setek lub tysięcy lat. Doświadczenie sprzed narodzin może pozwalać zapamiętać istnienie w tym samym lub podobnym wymiarze, który opisują osoby, które przeżyły NDE. Ci, którzy mówią, że przeżyli zdumiewające doświadczenie przypominające życie w świecie duchów, są świadomi życia na Ziemi i mogą czasami wybierać swoje następne wcielenie lub porozumiewać się ze swoimi przyszłymi rodzicami. Niektórzy otrzymują nawet migawkę lub zmysł z przednarodzinowego królestwa podczas NDE. Nasze badanie pokazuje ciągłość, że to ten sam ty występujesz w każdym z trzech etapów życia. W życiu przed życiem, w życiu na Ziemi i w życiu po śmierci. Czytamy na łamach serwisu www.prebirth.com. W typowym doświadczeniu przednarodzinowym duch nie nabywa jeszcze śmiertelności. Przechodząc na drugą stronę życia przedziemskiego lub niebieskiego królestwa i pojawia się lub porozumiewa z kimś na Ziemi. Nienarodzona dusza często informuje, że gotowa jest na przejście z przedśmiertnego istnienia do życia ziemskiego. Po niemal 20 latach zbierania i studiowania książek o PBE i porównywaniu danych z innymi badaczami zjawisk duchowych, zidentyfikowaliśmy typowe cechy, rysy i typy PBE, a także to, kiedy, u kogo i gdzie one występują. Tyle cytatu z serwisu Prebirth.com. Według ankiety przeprowadzonej przez Prebirth.com, 53% pytanych czuło, że zapamiętali oni okres przed poczęciem, a 47% po poczęciu, ale przed narodzinami. Większość wspomnień z ostatniego istnienia przed narodzinami pochodzi od dzieci, u których ujawniły się one spontanicznie i bez przymusu. O jednym z takich przypadków, o kobiecie znanej jako Liza P., dowiadujemy się z książki Coming from the Light autorstwa Sary Heinze. Cytat. Układałam 3-letniego Johna do snu, kiedy poprosił mnie o bajkę do poduszki. W ostatnich tygodniach opowiadałam mu przygody jego prapradziadka, kolonizatora, żołnierza i przywódcy społecznego. Ponieważ zaczęłam inną historię, John zatrzymał mnie i powiedział: nie, opowiedz mi o pradziadku Robercie. Byłam zaskoczona. To był mój dziadek. Nie znałam o nim żadnych historii i nie mogłam sobie wyobrazić, gdzie on słyszał jego imię. Dziadek umarł, zanim jeszcze wzięłam ślub. Skąd wiesz o pradziadku Robercie? Zapytałam. Dobrze, mamusiu, odpowiedział z szacunkiem. On był jednym z tych, którzy przyprowadzili mnie na ziemię. Niektórzy z doświadczających PBE twierdzą, że otrzymali zapowiedź nadchodzącego życia, jak to było w przypadku Gina, który podzielił się swoją historią z serwisem Prebirth.com. Pamiętam, że ktoś mówił do mnie, nie na głos, ale bardziej w moim umyśle, że wybór, kim mają być moi rodzice, nie był dobry, że nie ułożyłoby się to. Ale ja nalegałem na wejście do mojej rodziny. Nie ułożyłoby się między moją matką a ojcem. Przypominam sobie, że pokazano mi różne rzeczy i zdarzenia, które mają mieć miejsce w moim życiu. Nawet to, że teraz mieszkam w internacie. A oto przykład doświadczenia Michaela Maguire'a, przedstawiony w serwisie NDE Web. Pamiętam, że znajdowałem się w ciemnym miejscu. Zamiast jednak zaciemnionego pokoju, widziałem wszystko dookoła mnie. A ciemność miała wymiar. Po mojej prawej stronie stała inna osoba, taka jak ja, i czekała na narodziny w świecie fizycznym.
Była wśród nas starsza osoba, która była prawdopodobnie przewodnikiem. Od tej pory została z nami do czasu, gdy odeszliśmy i odpowiedzieliśmy na moje pytania. Przed nami i 30 stopni pod nami mogliśmy spoglądać na ziemię z twarzowymi wizerunkami dwóch par. Zapytałem, kim byli ludzie, których podobizny pojawiły się na ziemi. Odpowiedział, że oni chcą być naszymi rodzicami. Starszy mężczyzna powiedział nam, że nadszedł już czas, by wyruszyć. Osoba stojąca obok mnie poszła naprzód i zniknęła sprzed moich oczu. Dowiedziałem się, że teraz moja kolej, więc ruszyłem naprzód. Nagle znalazłem się w łóżku szpitalnym, w otoczeniu innych dzieci. Częściej występujące od rzeczywistych wspomnień sprzed narodzin jest komunikacja z nienarodzonym lub przednarodzonym. Ta wiadomość, według Przybylską, może przybierać różne formy. Bardzo żywych snów, przejrzystej wizji, wiadomości dźwiękowej, wiadomości telepatycznej i doświadczenia zmysłowego. A oto niektóre przykłady. Żywy sen. W tym przypadku rodzic ma sen o swoim nienarodzonym dziecku. Sen jest często niezwykle żywy i pamiętny. W artykule The Mystery of Prebirth Communication Elizabeth Hallett przytacza sen jednej z matek. Mój syn urodził się 5 miesięcy temu, a pierwszy kontakt, jaki pamiętam, miał miejsce 3 lata temu, kiedy mój mąż i ja poznaliśmy się i zakochaliśmy się w sobie. Było to podczas naszego pierwszego spędzonego razem miesiąca. Zapisałam w moim pamiętniku sen, w którym widziałam naszego syna Austina bawiącego się ze swoim tatą. Sen ten był bardzo żywy i wyraźny, jak fotografia. Napisałam opis jego wyglądu fizycznego i wiedziałam, jak piękną, małą duszą on jest. Tak pokochałam to dziecko, że przez 2 lata myślałam o ciąży i o tym, by trzymać je w ramionach. Po 2 latach, po wyjściu za mąż, zaszłam w ciążę. Przez cały okres ciąży śniłam o nim i zawsze wyglądał tak samo. Te same czerwono-złote włosy i piękne niebieskie oczy. Teraz on jest przy mnie fizycznie. Jest taki sam, jak myślałam o nim wcześniej. Czasami dziecko przekazuje informację, która może być dla rodzica ważna. Don i Terry poznali się dość późno, doszli jednak do wniosku, że nie będą czekać z dziećmi. Terry zaszła w ciążę w noc poślubną. Badanie ultradźwiękiem wykonane kilka miesięcy później pokazało, że bez wątpienia poczęła bliźniaczki. Ciąża spowodowała, że Terry czuła się bardzo źle, a Don zaczął martwić się o jej zdrowie. Bała się, że mogłaby stracić dzieci, on również obawiał się ich utraty. Pewnej nocy obudził się i spojrzał na drzwi sypialni. W holu świeciło się światło, on jednak pamiętał, że razem z Terry wyłączyli wszystko, udając się na spoczynek. Światło pojaśniało i zeszło w dół holu, wchodząc do ich sypialni. Wewnątrz światła był młodzieniec odziany w białą szatę. Przyszedł zawisł obok łóżka i spojrzał na Dona. Tata, powiedział. Moja siostra i ja przedyskutowaliśmy to i postanowiliśmy, że ona zajmie pierwsze miejsce. Będzie to lepsze dla mamy. Ja przyjdę za jakieś 2 lata. Don odwrócił się, by obudzić Terry, gdy jednak odwrócił się, postać i światło znikły. Następnego dnia Terry poroniła jedno z dzieci, które nosiła. Druga bliźniaczka nie doznała żadnego uszczerbku i urodziła się we właściwym czasie, zdrowa, ruda i jako dziewczynka. 21 miesięcy później Terry urodziła chłopca z rudymi włosami, bardzo podobnego do swojej starszej siostry. PBE przybiera wyraźnie męską lub żeńską formę, różny wiek, różne odzienie po przebudzeniu. Podaje serwis Prebirth.com. Czasami formie towarzyszy ogień lub światło, czasami nie, czasami nagle ukazuje się i lub znika. Jedno z takich doświadczeń przekazał uhonorowany Oscarem aktor Richard Dreyfuss Barbarze Walter podczas pokazu filmu 20x20. Rozmowa zeszła na temat błyskawicznej kariery Dreyfussa po takich filmach jak The Goodbye Girl, Close Encounters of the Third Kind i Jaws. Historia udowodniła, że tak szybki sukces jest często niezwykle trudny do osiągnięcia. Dreyfuss nie był wyjątkiem. Teraz 50-letni odpowiadał na podchwytliwe pytania Barbary z ciężką do osiągnięcia, lecz spokojną szczerością,
o tym, jak wpadł w uzależnienie i pokonał je. Wywiad pokazał, że pierwsze małżeństwo Dreyfusa padło ofiarą jego ciężkich lat, gdy dostawał wielkie role filmowe. Przez 20 lat uzależnienia przychodził i odchodził. Punkt zwrotny przyszedł w czarnej godzinie. Dreyfus był hospitalizowany w celu ponownego odwyku od alkoholu i leków. Godziny mijały. Gdy samotnie otrzeźwiał w szpitalnym pokoju, przyszła do niego 3-letnia dziewczynka w różowej sukience i bliśniących czarnych lakierkach. Powiedziała mu: tatusiu, ja do ciebie nie mogę przyjść, dopóki ty nie przyjdziesz do mnie. Proszę cię, wyprostuj swoje życie. Wtedy będę mogła przyjść. Po czym odeszła. Jej błagalna prośba zapadła jednak Dreyfusowi w pamięć. Otrzymał natchnienie, by zmienić swoje życie tak, aby jego córka mogła przyjść. Dzięki temu świętemu bodźcowi utrzymał trzeźwość, powtórnie wziął ślub i modlił się. W ciągu 3 lat Dreyfusowi i jego żonie urodziła się córka, taka sama jak dziewczynka, która odwiedziła go w szpitalnej izbie. W pewnych przypadkach nienarodzony nie może być widziany, może jednak zostać usłyszany. Osoby, które tego doświadczyły, słyszały coś zgoła odmiennego i innego niż wewnętrzna myśl. Kobieta imieniem Shauna opowiedziała w Lightheart taką oto historię. Mój mąż i ja zawsze chcieliśmy mieć 5 dzieci. Gdy doszliśmy do 5, zaczęliśmy stosować kontrolę urodzeń. Pewnej nocy po kochaniu się leżałam w łóżku i miałam niezwykłe doświadczenie. Usłyszałam głos małego chłopca pytającego mnie, czy mogę być jego matką. Czułam, że była to dusza, która przyszła do mnie. Powiedziałam cichutko: chciałabym, i właśnie wtedy po raz pierwszy poznałam mojego małego chłopca Kadena. On był błogosławieństwem dla całej rodziny, czułej i kochającej. Nawet jego narodziny były zdumiewające. Myśląc, że mogłabym urodzić i że mogę spać, zeszłam na dół i zaczęłam robić ciasto. Nagle poczułam skurcz w moim ciele. Doszłam zaledwie do pokoju dziecinnego. Kaden urodził się na rękach swojego ojca. Wielu ludzi doświadcza komunikacji telepatycznej z nienarodzonym dzieckiem. Radość wyraża doświadczenie przytoczone w Lightheart. Jestem pielęgniarką położną. Od około 10 lat zdarza się, że nienarodzone dziecko jednej z moich pacjentek przemawia do mnie telepatycznie. Najczęściej zdarza się to podczas pracy, by zasugerować jakąś zmianę pozycji albo ułatwić wyjście, lub też poinformować o zmianie ciśnienia krwi u matki, matczynej gorączce i tym podobne. Ta informacja zawsze okazuje się prawdziwa i skraca pracę. Czasami przemówienie zdarza się podczas badań prenatalnych, by powiadomić mnie o czymś, co stało się matce w domu, czy też, że mają miejsce takie rzeczy jak nadużywanie leków, przemoc w rodzinie lub niebezpieczny stres. Używam tych informacji, by podnieść temat podczas rozmowy z matką i omawiamy konsekwencje płynące z tych wydarzeń. Te przekazy nie przytrafiają się każdemu dziecku. Wydają się być dla konkretnych celów i kończą się nagle z chwilą porodu głowy dziecka, prawie tak, jak gdyby weszło ono za jakąś zasłonę i przekaz stawał się niemożliwy. Czasami duch osoby nienarodzonej pozwala odczuć swoją obecność. Taką historię w Lightheart opowiada Andy. 4 lata temu ja i mój chłopak, a obecnie mąż, byliśmy w koledżu. Miałam uczucie, że jestem w ciąży i okazało się, że odczułem obecność ducha. Poszliśmy zrobić test ciążowy i zdenerwowaliśmy się, gdy zobaczyliśmy, że wyszedł pozytywny. Chciałem mieć rodzinę, ale jeszcze nie teraz. Mój chłopak czuł to samo. Mimo iż nie byłam gotowa, większa część mnie chciała mieć dziecko i walczyć dalej, ale druga część wiedziała, że w rzeczywistości nie byłam gotowa i nie był też gotów mój chłopak. Zdecydowaliśmy się na aborcję, która była przeciwieństwem w stosunku do wszystkiego, co według mnie było właściwe. Doprowadziłam zabieg do końca. Zaczęłam płakać. Miła pielęgniarka mówiła mi czułe słowa. Szybko przejdzie. Rok, półtora... Byłam gotowa. Mogłam poczuć, że dziecko jest obok mnie. Wiedziałam, że to się stanie niedługo. Miałam sny o pierwszym dziecku, które było dziewczynką, i pozbyłam się jej. Wtedy usłyszałam krzyk. Na poduszce leżał mały niemowlak, chłopiec. Podniosłam go i ochroniłam przed światem.
Wiedziałam, że on chce być moim dzieckiem. Około 2 miesięcy po pierwszym śnie zaszłam w ciążę. Natychmiast wiedziałam, że to jest chłopiec. Gdy byłam w 20 tygodniu ciąży, moje przypuszczenia potwierdziły się. Autor Stephen Wagner. Paranormalabout.com. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Tekst w wersji polskiej ukazał się na www.paranormalium.pl w maju 2006 roku.